Radni Prawa i Sprawiedliwości oczekują od prezydenta Radomia zawieszenia w obowiązkach lub zwolnienia z pracy Krzysztofa Z., prezesa spółki Radpec. Od wyburzenia kamienic przy ulicach Słowackiego i Czachowskiego rozpoczęła się budowa pierwszego odcinka trasy NS. W najbliższą niedzielę kolejna wycieczka rowerowa co za jazda, tym razem do Szydłowca. Piątek, 6 lipca, Dariusz Osiej, witam Państwa, zapraszam na informacje telewizji Dami. Radni Prawa i Sprawiedliwości oczekują od prezydenta Radomia zawieszenia w obowiązkach lub zwolnienia z pracy Krzysztofa Z., prezesa spółki Radpec. Stanowisko radnych przyjęte na czwartkowej sesji nadzwyczajnej ma związek z zarzutami postawionymi Krzysztofowi Z. przez prokuraturę, a dotyczącymi jego pracy w spółce Enea S.A. Radni Prawa i Sprawiedliwości i radni bezpartyjni nie ukrywali, po co wnioskowali o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie spółki Radpec. Środki masowego przekazu obiegła informacja dotycząca zatrzymania prezesa Radpecu. Dzisiejsze nadzwyczajne posiedzenie Rady poświęcone jest nie tylko modernizacji Radpecu, panie radny Wędzonka, ale jej autentycznej przyszłości. Tłumaczenia radnych PiS i bezpartyjnych nie przekonały radnych Platformy Obywatelskiej. Jeżeli ktokolwiek się interesował tym, co się dzieje w Radpecu, to wie, jak jest zbudowana ciepłownia północ, jak jest zbudowana elektrownia południe. I jakie efekty i po co są te założenia i co chcemy osiągnąć w 2023 roku. Taka sesja po prostu do niczego nie prowadzi. Ta sesja ma być tylko wydźwiękiem politycznym ze względu na fakt, że coś przytrafiło się prezesowi Radpecu. Co chwila między radnymi dochodziło do tarczek słownych. Państwa radnych interesuje to, co mówi pan prezes? No to no właśnie, no bo to widzę takie dyskusje luźne, panie radny. Ale wie pan, jeżeli pan nie interesuje pana, to pan może wyjść z sali, a nie przeszkadzać innym. No, pan stanął tyłem teraz nawet do pana, który prezentuje. No, proszę usiąść na swoje miejsce i proszę usiąść na swoje miejsce i nie przeszkadzać innym radnym. Panie radny, proszę usiąść na swoje miejsce, nie przeszkadzać radnym. O sytuacji w Radpecu i jego planach na przyszłość opowiadał radnym wiceprezes spółki Zbigniew Słowiński. Odpowiadał także na ich pytania. Na koniec kilkugodzinnej sesji nadzwyczajnej radni przyjęli stanowisko, którym wzywają prezydenta Radomia do zawieszenia bądź odwołania Krzysztofa Z. z funkcji prezesa Radpecu do czasu wyjaśnienia jego odpowiedzialności w związku z zarzutami prokuratury dotyczącymi jego pracy w spółce Enea. Radni wyrazili także swoje zaniepokojenie stanem przygotowań Radpecu w dostosowaniu spółki do wchodzących w życie w 2023 roku zaostrzonych norm ochrony środowiska. Rozpoczęła się budowa pierwszego odcinka trasy NS, a rozpoczęła się od wyburzenia dwóch kamienic przy ulicach Słowackiego i Czachowskiego. Pracę wykonuje konsorcjum Inżynieria Rzeszów i Budromost Starachowice. Koszt inwestycji to 34,5 miliona złotych. Jeszcze w czwartek krajobraz w tym miejscu Radomia wyglądał zupełnie inaczej. W piątek od samego rana rozpoczęło się wyburzanie dwóch kamienic przy ulicach Słowackiego i Czachowskiego. Wyburzanie to pierwszy niezbędny etap budowy śródmiejskiego odcinka trasy NS. Po jego zakończeniu drogowcy przystąpią do kolejnych. Na odcinku od Ronda Mikołajczyka do wiaduktu zostaną wybudowane nowe dwie dwupasmowe jezdnie. W następnej kolejności powstanie nowa droga biegnąca wzdłuż torów do ulicy Żeromskiego oraz dwupoziomowy węzeł, dzięki któremu będzie można wjechać oraz zjechać z wiaduktu nad linią kolejową. Na całej długości wiaduktu zostanie wyznaczony ciąg pieszo-rowerowy. Zlikwidowane natomiast będzie przejście podziemne pod torami kolejowymi. Wzdłuż całej nowej trasy powstaną także nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe. Za budowę pierwszego odcinka trasy NS odpowiada konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów i Budromost Starachowice z Wąchocka. Koszt inwestycji to 34,5 miliona złotych. Budowa ma potrwać do czerwca przyszłego roku. Napełnieni Duchem Świętym. Pod takim hasłem 6 sierpnia rozpocznie się jubileuszowa 40. piesza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Z okazji jubileuszu radomska pielgrzymka ma także nowe logo. Logo zostało wybrane w konkursie, który ogłoszono specjalnie z okazji przypadającego w tym roku 40-lecia radomskiej pielgrzymki. To logo chcemy, żeby towarzyszyło naszej pielgrzymce nie tylko w tym roku,
podczas jubileuszu, ale również na dalsze lata. Chyba, że później będą nowe projekty i znowu nowe głosowania. Autorem zwycięskiego projektu jest Marek Żółkowski. W tym roku radomska pielgrzymka wyruszy pod hasłem Napełnieni Duchem Świętym. To hasło nawiązuje do roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. To jest rok dla nas szczególny, dla pielgrzymów, bo rok jubileuszowy, w zasadzie 40 już pierwsza pielgrzymka, zbiega się z ważnym jubileuszem dla naszego narodu, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapisy do udziału w pielgrzymce rozpoczną się w parafiach pod koniec lipca. 27 lipca księża odbiorą materiały potrzebne do zapisów w poszczególnych parafiach. I myślę, że już po tym terminie ruszą zapisy w każdej parafii, skąd wyruszają pielgrzymkowe grupy. Inauguracja radomskiej pielgrzymki nastąpi tradycyjnie 6 sierpnia przed Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Pielgrzymi na Jasną Górę dotrą 13 sierpnia. Stan Breckenridge, amerykański wokalista i producent muzyczny, wystąpił w radomskiej łaźni. Tematem koncertu były przeboje filmowe. Impreza towarzyszyła festiwalowi Kameralne Lato. Stan Breckenridge znany jest z zamiłowania do jazzu, ale tym razem Amerykanin skupił się na słynnych przebojach wielkiego kina, takich jak As Time Goes By z filmu Casablanca. Był też m.in. Summertime George'a Gershwina. Stan Breckenridge grał i śpiewał, ale też opowiadał o filmach i filmowej muzyce. Wokalista zaprosił publiczność do wspólnej zabawy, bo muzyka to okazja do refleksji, ale także źródło radości. Organizatorem koncertu był American Corner i Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Już w najbliższą niedzielę kolejna wycieczka rowerowa Co za jazda. Tym razem uczestnicy wyprawy wybiorą się do Szydłowca. Do pokonania będzie trasa o długości 44 km. Rower, uśmiech i pozytywna energia. Tylko tyle i aż tyle należy zabrać ze sobą na niedzielną wyprawę rowerową Co za jazda. 8 lipca jedziemy do Szydłowca trasą, którą zaplanował Paweł Szerszeń, uczestnik wielu wypraw rowerowych. Wyprawa do Szydłowca rozpocznie się oczywiście od zbiórki. Jedziemy do Szydłowca pod zamek w Szydłowcu. Ruszamy spod supermarketu Piotr i Paweł. Zbiórka o godzinie 10. Trasa bardzo przyjemna. Pogoda zapowiada się piękna, więc nie będzie zbyt ciężko, bo będzie praktycznie cała droga po asfalcie, także nie powinno być bardzo wymagająco. Zachęcamy całe rodziny, mimo że dystans dosyć długi, to brak utrudnień znaczących na trasie powinien spowodować to, że nawet rodziny z małymi dziećmi jak najbardziej powinny sobie poradzić. Podczas niedzielnej wyprawy do Szydłowca każdy znajdzie coś dla siebie. Trasa będzie bowiem mocno zróżnicowana. Będzie asfalt, polne drogi, lasy, pola i piękne widoki. Z Radomia wyjedziemy ulicą Wiejską i udamy się do Trablic. Dalej pojedziemy przez Gębarzów, Bardzice i Bukowiec. Tu skręcimy w polną drogę wiodącą do lasu, a na wysokości wsi Sopków przejedziemy częścią przepięknie urządzonej drogi krzyżowej tutejszej parafii. Pierwszy postój będzie nieco dalej, przy okazałej kamiennej Golgocie autorstwa tutejszego proboszcza. Następnie pojedziemy przez Wierzbicę, a na końcu kolonii Wierzbicy pod Dąbrówką wjedziemy w ostatni już terenowy odcinek specjalny podczas tej wycieczki. Polna droga poprowadzi nas wprost do szosy łączącej Wierzbicę z Rudą Wielką. Dalej jedziemy tak, jak prowadzi nas szosa, aż do kolonii Rzeczków. Tym sposobem objedziemy wokół północną stronę Wielkiego Kamieniołomu koło Wierzbicy. Ostatnią prostą przed Szydłowcem jest droga numer 727. Lipcowa Co za jazda zamknie się liczbą 44 km. Przejazd wielkim kolorowym peletonem eskortowanym przez policję przez całe miasto. Można się poczuć jak na Tour de France, który także startuje tego samego dnia, więc peleton pewnie będzie mieć znacząco większy niż Tour de France, więc zachęcam wszystkich bardzo serdecznie na miejscu i na końcu zawsze nagrody, konkursy, poczęstunek dla wszystkich, oczywiście woda, bo gorąco pić trzeba dużo. Aby z nami pojechać, należy się zarejestrować poprzez SMS. Cały dochód z nich będzie przeznaczony na akcję charytatywną Wsparcie chorego dziecka. Szczegóły zapisów i pełen opis trasy znajdą Państwo na stronie cozadzień.pl. Organizatorem Co za jazda do Szydłowca są Stowarzyszenie Co za jazda i Radomska Grupa Mediowa.
W ten weekend radomskie klasyki zadebiutują w Kielcach. Na jednej z hal na terenie targu w Kielce odbędzie się wystawa zabytkowych aut Classic and Youngtimer Show. Już w ten weekend radomskie klasyki będzie można oglądać w Kielcach. Po raz pierwszy radomska ekipa organizuje swoją wystawę na terenie targu w Kielce podczas odbywającej się w sobotę i niedzielę Dabet Tuning Festival. Pierwsza tak poważna impreza w wykonaniu radomskich klasyków, a na pozostałych halach kieleckiego obiektu Dabet Tuning Festival z najlepszymi tuningowymi projektami z naszego kraju. Radomskie klasyki do swojej dyspozycji będą mieć całą halę. Na wystawie pojawi się około 120 wyselekcjonowanych zabytkowych aut. Około 120 samochodów w hali C kieleckiego obiektu. Pierwsza tak duża impreza organizowana przez nas, przez radomskie klasyki. Podczas Classic and Youngtimer Show zobaczyć będzie można wiele unikatowych aut, w tym kolekcję Toyoty od GT4 Romanowski Classic Car. Z tej kolekcji zobaczymy kilka fajnych, zabytkowych Toyot, m.in. trzy generacje Celiki GT4, ale także Corolle AE86, rajdową Corolle WRC i nie zabraknie też drugiej rajdowej Celiki GT4. Classic and Youngtimer Show już w ten weekend, 7 i 8 lipca na terenie targu w Kielce. Program oraz szczegółowe informacje o imprezie znajdują się na Facebooku Radomskie Klasyki oraz w wydarzeniu na Facebooku Classic and Youngtimer Show. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę sport i pogoda. Z mojej strony to już wszystko. Życzę Państwu miłego, spokojnego i ciepłego weekendu. Do zobaczenia.